Dzień dobry. Witam wszystkich chętnych do zabawy z masą solną. Z masy tej możemy wykonać wiele ciekawych dekoracji. My postaramy się ulepić aniołka. Składniki, jakie są potrzebne do zrobienia masy solnej, są bardzo proste. Znajdziemy je w każdej kuchni. Jest to sól, mąka i woda. Do miseczki wsypujemy szklankę mąki, szklankę soli. Ja osobiście dodaję łyżkę oleju jadalnego, co powoduje bardziej elastyczną tą masę. Pół szklaneczki wody. Dodajemy stopniowo. Dodajemy ją małymi porcjami, aby ciasto nie było zbyt luźne albo sypkie. Ścieramy grudki. Pięknie nam się tu łączą te składniki. I już w tym momencie możemy wyjąć ciasto z miseczki. Wyłożyć na jakiś stół, deseczkę, stolnicę i wyrabiamy to ciasto jak ciasto na pierożki. Taki proces pewnie trwa około 5-10 minut. Kiedy nasze ciasto jest już taką jednolitą masą, jest elastyczne, plastyczne, właśnie takie zbliżone do plastelinki, możemy go odłożyć i aby nie wyschło, wkładamy po prostu do woreczka. Dobrze jest, jak ciasto sobie poleży i pooddycha troszeczkę. Innymi elementami, które będą nam potrzebne do pracy, jest oczywiście wałek do wałkowania, papier do pieczenia ciasta, jakieś nożyki, tyczek na przykład do szaszłyków, ołówek. Jak ktoś ma narządka rzeźbiarskie. Cudowne wzorki uzyskamy dzięki serwetkom robionym na szydełku, koroneczkom. Wcale nie trzeba jakichś wymyślnych mat silikonowych. Fajne rzeczy znajdziemy w guziczkach, ponieważ też mają ciekawe wzorki. Porozglądajmy się po domu. To tylko nasza wyobraźnia, która jeszcze bardziej rozwija kreatywność. Będzie nam również potrzebna woda z pędzelkiem. Woda jest tutaj rodzajem kleju, spoiwem do tych wszystkich elementów, które powstaną. Troszkę mąki do podsypania. I mamy również jakieś naczynka potrzebne do wykrawania kółeczek. To wszystko po prostu nasza wyobraźnia. Teraz, kiedy już wszystko mamy przygotowane, z radością zabieramy się do pracy. Swoją pracę zaczynam od wycięcia prostokąta. Na którym osadzę korpusik, a później skrzydełka. Thank you.
Będzie to taka sukieneczka. Właśnie taką formę przycinamy. Znacznie mniej ciasta potrzebujemy na górze. Teraz będziemy drapować tą sukieneczkę, układać fałdy. Właśnie do tego posłuży nam patyczek. Można w różny sposób zwijać to ciasto, ale mnie taki najbardziej odpowiada. To zrobimy aniołowi stopy. Mogą to być kuciki. Ale ja postanowiłam, że mój anioł będzie miał głowę stópki. Oczywiście musimy mocno zmoczyć. Wkładamy pod fałdkę. Dociskamy. Nawet już w tym momencie możemy wykorzystać serwetkę. Dajmy troszkę mąki, żeby wzór się lepiej odbił. I mocno dociskamy. Takie paseczki około centymetra, troszkę szersze mogą być.
gębą, końcóweczką naszej sukienki. Taki rąbek. Zrobimy rączki w taki sam mniej więcej sposób jak stopy. Wyduszamy tą rączkę powyżej nadgarstka, żeby dobrze ją umiejscowić w rękawie. Czyli toczymy kuleczkę. Staramy się troszeczkę uformować. Troszeczkę przechylimy. Nasz aniołek będzie chórzystką, będzie głośno śpiewał, więc jedną kreseczką, jednym cięciem otwieram lusteczka.
główkę. Zrobimy kołnierzyk. Kołnierzyk rodzaj kardanki pod szyją. Zrobimy brzegi. Jeżeli są poszarpane. Myślę, że tak nam się to uda sprytnie ułożyć. Na razie odstawimy sobie tą część. I z tej naszej pięknej koroneczki zrobimy elegancką kamizelkę. Posypujemy troszkę mąką, tak jak mówiłam, że lepiej wzorki się nam odbijają. I dociskając serwetkę, pałkujemy ciasto. O, no piękna. No wystarczyło tylko ten motyw. Musimy sprawdzić, jaka długość jest. Chcemy długą kamizelkę. Tak naprawdę jesteśmy w tym momencie troszkę stylistami. Ubieramy. Myślę, że taka będzie dobra długość. Najprościej przeciąć na pół, ponieważ będziemy mieć tą farbankę u góry, więc kamizelka będzie otwarta. Też odetniemy z drugiej strony. W momencie, kiedy ciasto wysycha, to ono tak pęka, ale nam tutaj nie zrobi krzywdy, ponieważ materiał
również się tak fałduje. Czasem może być to nawet bardzo korzystne. Może pokażę Wam, jak fajnie można wykorzystać takie drobne elementy jak guziczek, czyli mogą one ozdobić całą powierzchnię, na przykład spódniczki, sukienki, a mogą stać się po prostu guziczkiem. Teraz robimy skrzydełka. Tutaj też można poszaleć z fakturką. Mogą być wypukłe, przestrzenne, mogą być płaskie. Zrobić skrzydełka, zasuniąc sobie serducho.
Ja mam taki pomysł na piórka, że one będą przestrzenne. Będziemy po prostu naklejać jeszcze dodatkowo na skrzydełka. Thank you.
Zrobimy dłuższe takie boczki. Polskie też trzeba mocno przeklejać. Są to takie drobne elementy, które łatwo mogą odpadać. Proponuję jeszcze wykorzystać ostatni nasz element wyciskający i zrobimy miękki bracik. Thank you.
No myślę, że to byłoby tyle. Teraz aniołek musi być poddany procesowi suszenia. Czyli przekładamy to na flaszkę. Można od razu kleić na blaszkę, jeżeli ktoś boi się przy przekładaniu. Może nam się coś uszkodzić. Aniołka suszymy w piekarniku 2-3 godziny, zaczynając od 50 stopni, zwiększając stopniowo temperaturę aż do 100 stopni. Dziękuję bardzo za wspólną pracę. Mam nadzieję, że dostarczyła wiele przyjemności.